taki sypan. Już podeszłem, rzekł. Miał duże wąsy, chodził w dużym sukmanku, w chodakach. Nawet moje słonko nie przeszkadzało. Zawsze mu było dobrze. Był człowiekiem mądrym. Chociaż nieuczonym. Nawet nie umiał się podpisać. Ale wybrali go na sołtysa, bo on wszystko wiedział i każdemu umiał doradzić. A lubił chodzić po boru, bo mu się zdawało, że ten sum, te duże chojki do niego gadają. I razu jednego usiadł pod górą nad bagnem, żeby ich lepiej wysłuchać i odpocząć sile, bo go już zabolały nogi. Patrzy, a tu idzie Władek. Chłopak rzeźki, sprytny, zbierał grzyby, a to był już sierpień. Po zniwnych plagach nawet mu się znajdowało. I rad był, że na susy i sprzeda i będzie parę złotych. Ale tak się ukrącą ze spuszczoną głową, ze Szymona nie zidział, aż się potknął mu jego chodaki i się zląkł. Ale przysitął go grzecznie, posiedział pochwalonkę i choć w głosie były mu grzyby, żeby ich jak najwięcej uzbierać, to przysiadł kele Szymona i mówi: Spaku, wyście taki mądry człowiek, przeżyliście już dużo lat. Powiedzcie mi, jak trzeba żyć, żeby być dobrym człowiekiem. Tak, jak ludzie o was mówią. Szymon uśmiechnął się pod wąsem, mruknął tło i pyta: A powiedz ty mnie, Władku, gdzie ty byś wolał iść? Pod górę się drapać, czy w dół lecieć? A Władek musi bez namysłu: Wolałbym pod górę. A powiedz mi, przez co? Bo jakbym leciał z góry, to mógłbym w bagnie utknąć, albo i w kamie się utopić. A jakbym spuścił się na górę, to bym całą ziemię zobaczył. Albo i co dalej? Szymon wstał na nogi, poklepał go po ramieniu, głową pokiwał i poszedł. A Władkoziu nic nie powiedział, aż mu było gorzej. Ale ta góra stojała mu w oczach i zaczął się na nią drapać. Postawił ojców, całą rodzinę, narzeczoną i tak wysoko w las, że obaczył nawet Apolinię. I tak był dobrym i pracowitym człowiekiem, że go wszędzie podziwiali. I na pamiątkę w jego rodzinnej parasili postawili mu pomnik. I na jego odsłonięcie przyjechali ludzie z daleka, żeby lepiej poznać, co to są za kurpsia. Dziękuję.